No nastroje bardzo dobre, humory dopisują, siła jest, zdrowie jest, pogoda wspaniale wpływa na tą, że tak powiem, chwilę wykonu artystycznego. No cieszymy się, że możemy zagrać na koncercie jubileuszowym Top Trendy z różnymi zacnymi artystami. Mam nadzieję, że koncert poniesie, że będzie dobra atmosfera, że będzie świetna publiczność, zresztą jak co roku. Już 10. edycja Sopot Top Trendy. Dawniej odbywało się to w Operze Leśnej, teraz Ergo Arenie. Dawniej Ściernisko, a można powiedzieć teraz jest San Francisco. No czekamy na to San Francisco w Operze Leśnej w Sopocie. My wielokrotnie mogliśmy na... Mówię teraz o Ergo Arena. Aha, Ergo Arena. Oczywiście też piękny obiekt. Naprawdę jestem pod wrażeniem tej hali sportowo, nie wiem, widowiskowej. No, cóż można powiedzieć, no... Oby więcej takich, że tak powiem, hal w naszym kraju, bo naprawdę to służy nie tylko sportom, ale również widowiskom artystycznym, a z tego co się orientuję, to bardzo często tam się odbywają koncerty różnego typu, w różnym stylu i kalibru. I także no, póki co, chyba większość artystów czeka jednak na Operę Leśną, która też no niebawem będzie takim San Francisco, bo wiadomo no... Zdecydowanie, opera jest raczej stworzona pod koncerty i to jest jakby główne przesłanie... prawda, widowisk artystycznych, a tutaj to jest sala sportowa, która też ma ciekawą akustykę. Natomiast rzeczywiście Sopot głównie słynie moim zdaniem w szerszej widowni, no to raczej z Opery Leśnej. Tak myślę. Jak od razu Sopot, z czym się kojarzy, myślę, że bardziej jeszcze na dzień dzisiejszy z Operą Leśną. Ale Ergo Arena to jest nowa rzecz, także... Gratulujemy również Ergo Arenę i trzymamy kciuki, żeby tam ci polscy sportowcy też mogli się, że tak powiem, spełniać i żeby wygrywali, prawda, no i motywowali nas również w związku z tym do pisania nowych piosenek. Pan prezydent Sopotu, Jacek Karnowski, stwierdził, że Ergo Arena jest w połowie sopocka, w połowie gdańska. Gdzie będzie moc? Po stronie gdańskiej czy sopockiej? Właśnie ja wyczytałem na stronie, bo szukając, prawda, w GPS-ie tutaj jadąc, gdzie to jest? I rzeczywiście mi pokazało, że połowę tego miejsca to jest Gdańsk, połowę to Sopot. A odnośnie pytania... To ja odpowiem może na to pytanie. My się podzielimy. Paweł będzie grał po stronie Gdańska, ja będę grał po stronie Sopotu. Także mamy, że tak powiem, no, rozwiązanie. Wydaje mi się, że dobre. Ty wyjdziesz, Paweł, w przód, ja wyjdę w tył, no i już sobie porówno, sprawiedliwie. Dokładnie. I że tak powiem, z korzyścią dla wszystkich. O. Dziękuję bardzo i życzę udanego koncertu. Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie. Kłaniamy się, Łukasz Golec i Paweł Golec.